z pierwszego meczu półfinałowego. Cieszę się, że dołożyłem swoją cegiełkę do tego całego wyniku i jedziemy dalej. A kiedy zaświeciło się takie malutkie światełko w tunelu, że mogę się pokazać na torze, to robiliście wszystko z lekarzami, z arbitrami. Tu musiałbym podziękować lekarzom z Bydgoszczy, arbitrantom, którzy naprawdę pomogli mi w tym, że dzisiaj jeżdżę, a w ogóle, że funkcjonuję jako tako. Też tutaj arbitrantom z Zielonej Góry, którzy od tego momentu, kiedy tu jestem, to gdzieś 2-3 razy dziennie po kilka godzin walczymy, żeby jakoś wrócić do takiej normalnego funkcjonowania. Na torze było świetnie, sprzeciw spisywał się bardzo dobrze, a jestem w takiej formie, że jeśli karty nie wygram, to może być później dużo trudno. Dzisiaj ten element u mnie grał świetnie, sprzęt spisywał się też świetnie na starcie. A mimo bardzo trudnych warunków torowych, no, wytrzymałem 4 biegi, ale wyszło. Powiem tak, ja nie oceniam drużyny na piątkę, bo cała drużyna pojechała. Nawet Rafał Dobrowski po problematycznym początku, potem na ważnym biegu wygrał, zdobył 3 punkty, tak? I każdy dołożył tą cegiełkę. To nie jest tak, że my czeka, jeden zawodnik jechał lepiej, drugi gorzej. Wiadomo, słowa uznania dla Piotra Protasiewicza, który wsiadł na ten motocykl i pojechał, i znakomicie pojechał, zrobił komplet punktu. Ale to były treningi na tym torze i też na pewno Zęgota trenował Iversen. Efekty było widać dzisiaj w meczu. Tak? Mimo wszystko mógłby Pan nam wyjaśnić, przepraszam, że to nie jest szczepianie się, broń Boże, ale Dobruckiemu co się działo na początku meczu? Bo te pierwsze dwa biegi to była kucha. Po prostu źle się spasował z torem i szarpało, nie szło jechać. Było widać, że chce, że wygrywa starty, ale na trasie już było gorzej, dlatego potem zmienił motocykl, wygrał i jest okej. Okay. No przecież tak jak Piotr Protasiewicz powiedział tam na konferencji, gdyby nie 18 punktów Dobruckiego Bydgoszczy, to my dzisiaj byśmy to o pietruchy jechali. A jak wytłumaczyć tą postawę Fredrika Lindgrena? Bo to takie niesamowite. Tu nic zupełna i nagle... Fredek jest królem naszego toru i to trzeba przyznać, że potrafi sobie tutaj już ścieżki opanować, ma dopasowany sprzęt i tak jedzie. Nie mógłby zostać królem innych torów? No ja pan go zapytam. A zapytam pana jeszcze, przepraszam bardzo kolegę, o Iversena. No co, widział pan jak jechał. Znowu trener tutaj przysłużył się? No, ja przyjechał wczoraj też na trening, bo dostał takie polecenie, że ma przyjechać. Potrenować, sprawdzić motocykle, a torek był też mniej więcej, może w lepszej kondycji niż dzisiejszy. I spasował się przez rekorderów, tak? Tak. Kto pobił rekorderów, nie wiem, pan powie, redaktorze. Iversen! To właśnie, tak myślałem.